To może kolejne pytanie. Zbigniew Machej. Chcę powiedzieć o takim wypadku, który zdarzył mi się w zeszłym miesiącu. Mianowicie na Górnym Rynku zostałem potrącony przez tira. Ja od kilkunastu lat dopraszam się i u pana burmistrza Olbrychta i u następnych burmistrzów dopraszałem się o to, żeby nie wpuszczać tirów do zabytkowego centrum miasta. Kilkadziesiąt tirów dziennie na dobę przejeżdża przez centrum miasta. Niektóre z nich wjeżdżają na obszar przyległy do rynku, na przykład na Mały Rynek. Tir, który omal mnie nie staranował, zniszczył znak drogowy. Mógł wjechać równie dobrze w witrynę sklepu Lewiatan. Dlaczego nie można zastosować zakazu wjazdu dla tirów? Oczywiście dowiaduje się, że droga jest powiatowa, że po prostu są zakłady pracy. To są wszystko rzeczy, które oczywiście wszyscy wiemy o tym. Natomiast z tymi kwestiami dotyczącymi tego, że wjeżdżają samochody ciężarowe, że wjeżdżają tiry do zabytkowego centrum miasta, że te tiry przejeżdżają potem przez całe miasto. Food trucki, które są z silnikami diesla, zajmują cały rynek kilka razy w roku. Kiedy państwo, zapytam wszystkich państwa, kiedy państwo będziecie skłonni, czy w ogóle jesteście skłonni do tego, żeby na przykład wprowadzić tutaj zakaz wjazdu samochodów z silnikami diesla? To jest pierwsze pytanie. Czyli czy państwo planujecie zakaz wjazdu do zabytkowego centrum miasta z samochodów z silnikami diesla? Druga sprawa. Państwo mówicie o kompetencjach. Teraz wiemy, jak się skończyło kompetencyjne działanie pani dyrektor Domu Narodowego. Ja brałem udział w konkursie, w tym samym konkursie brałem udział, w którym brała udział pani dyrektor obecna. Pani dyrektor obecna, mój projekt przegrał. Wygrał projekt pani Monkiewicz. I teraz jest pytanie takie, co będzie z dalszym konkursem? Czy państwo powołacie merytoryczną komisję, ponieważ komisja, którą państwo wtedy żeście powołali, składała się z polityków lokalnych i z lokalnych urzędników. Nie było ani jednej osoby podczas tego konkursu, która byłaby merytorycznie przygotowana do tego, żeby zdecydować o tym, kto ma rządzić kulturą w Cieszynie. A dalsza sprawa właśnie dotyczy kadry w tych instytucjach i kadry urzędniczej w tym mieście. Ta kadra nie zmienia się od 30-40 lat. My znamy urzędników, którzy pracują w ratuszu, ale także w innych instytucjach, którzy pracują 40 lat. Może by przewietrzyć, zrobić jakieś korytarze po prostu dla miasta. I te korytarze by spowodowały, że się rzeczywiście coś wywietrzy z tego miasta na lepsze. Bo na razie po prostu nie widać. Widać tylko dinozaury, które przechodzą przez miasto i umożliwiają to, że się po prostu spotyka, może się człowiek zderzyć z tirem na Górnym Rynku. Więc o to proszę, niech państwo wszyscy się wypowiedzą w tej sprawie króciutko. Szanowni państwo, jeśli chodzi o zakaz wjazdu samochodów z silnikami diesla, nie wiem, chodzi o ścisłe centrum zabytkowe i Górny Rynek jest... Szanowni państwo, czyli ogólnie przyjęty schemat, czyli w Europie, czyli w Wiedniu. No ale pan mówi ogólnie o samochodach z silnikiem diesla, czy o ciągnikach skrzydłowych i ciężarówkach, tak? Autobusach, które stoją na włączonym silniku pod oponami. No w każdej chwili w Europie jest taka, że się wycofuje z silnikami diesla samochodów. Tak, to jest to, ma pan rację. Znaczy, jakby pan słuchał, to oczywiście każdy z tych kandydatów tutaj deklarował, nawet jeśli chodzi o komunikację miejską, na wymianę na ekologiczny. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi o samochody osobowe, no wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego na dzisiaj zrobić, bo mamy multum takich aut, tak? Sam jestem właścicielem takiego auta, tak? Są oczywiście przepisy stosowane w Wiedniu, gdzie są strefy, tak? Gdzie do tej strefy już auto z silnikiem diesla powyżej któregoś rocznika nie wjedzie, tak? W Krakowie, więc tak samo mówię, oczywiście
zacznijmy dążyć, jeśli chodzi o tiry. No, ja tu nie widzę potrzeby w ogóle, by w ścisłym centrum takie samochody się pojawiały. Tyle. To ja spróbuję krótko. W 2014 roku w starostwie powiatowym odbyła się konferencja na temat transportu publicznego, w której brał udział pan siedzący obok mnie burmistrz, jak również starosta powiatowy i wielu, wielu mężczyzn oczywiście, którzy decydują o transporcie. Najwyraźniej czas rzeczywiście na kobiety, bo to jakoś trudno było mężczyznom wtedy, proszę wybaczyć, ale pan starosta wtedy roześmiał się subtelnie na zadane przeze mnie pytanie, dotkliwie do dzisiaj to pamiętam, bo zadałam właśnie to pytanie, czy państwo już coś robią na rzecz promocji transportu publicznego, żeby ludzie się przesiedli z tych swoich samochodów do przyszłych pociągów, przyszłych autobusów. Jedyna odpowiedź to był ten subtelny uśmiech. Ja jako mieszkanka, która nie posiada żadnego samochodu i jest to mój wybór, bo prawo jazdy mam, jestem być może jedyną tu siedzącą, która jest skazana na ten transport publiczny i z niego korzysta i doskonale wiem, że nie odbywały się nigdy żadne konsultacje na tyle szerokie, na tyle angażujące mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy jeździli, czego dowodem pewno też było otwarcie dworca, że tam najmniej pewno było pasażerów, żeby w ogóle z nami konsultować wcześniej mieszkańcami korzystającymi, jak ten transport ma wyglądać. Oczywiście mówię o powiatowym transporcie, jasne. I przy tej okazji chcę zapytać właściwie, czy któryś z was, kto decyduje, przykuł się chociaż raz gdzieś do jakiegoś kaloryfera w cudzysłowie, są takie momenty, kiedy nie trafiają argumenty typu, nie wiem, napisany na papierze, telefon, to po prostu się nie wydarzy, dlatego że są różne napięcia między województwem, miastem polityczne, są różne zaszłości międzyludzkie, właśnie układy i czasami wyłącznie taka ingerencja na poziomie protestu obywatelskiego, czyli zebrania masy podpisów od obywateli, żeby w danym miejscu coś było, jest skuteczna. Jeśli chodzi o tiry, przy tym naszym pomyśle, że środowisko jest priorytetem, nie ma takiej możliwości, żeby wjeżdżały, przejeżdżały przez miasto. Musi być inne wyjście. Zacznę od tych tirów, ponieważ ja zawsze stosuję zasady, trzeba mówić uczciwie, co jest możliwe, a co nie jest niemożliwe do wykonania. I na dzień dzisiejszy stwierdzam, to jest niemożliwe, bo jest to droga o znaczeniu międzynarodowym. Chociaż jest mi przykro, że dotyka to bezpośrednio mieszkańców i że dotyka to bezpośrednio pana, ale byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że coś jestem w stanie z tym zrobić. Ja nie jestem w stanie. Ale o tych działaniach, o których tutaj żeśmy mówili, powinniśmy pracować nad ich rozwiązaniem, czyli no, między innymi zmiana naszych autobusów, między innymi przesunięcie ruchu poza ścisłe centrum miasta. Takie działania już zostają podejmowane. Kolejnym krokiem po rynku będzie ulica Głęboka, kolejnym krokiem będzie ulica Szeroka, czyli będziemy to poszerzać. Natomiast tego rozwiązania nie potrafię panu zagwarantować i państwu zagwarantować, bo ten trakt ma charakter międzynarodowy. Mówię o drodze... Tak. Tak. Szanowni państwo, w tym przypadku pan pytał tutaj o tą ulicę 3 Maja i Plac Wolności, tak? W takim razie państwo możecie zmienić status tego odcinka. Proszę walczyć z determinacją o to, żeby zmienić status poszczególnych odcinków. Posłużę się wobec tego pewnym przykładem, bo nie lubię gołosłownych obietnic. Mieliśmy okazję spotkać się w sprawie ulicy Katowickiej. Sprawa wyglądała przegrana, jeszcze nie jest wygrana. Natomiast udało nam się zjednoczyć siły pomiędzy poszczególnymi gminami. Ogromna determinacja mieszkańców i przede wszystkim o tej determinacji chciałbym powiedzieć. I na dzień dzisiejszy mamy wspólne stanowisko i myślę, że na przykład w sprawie ulicy Katowickiej mogę zadeklarować, że raczej sprawy obracają się w dobrym kierunku, że powinniśmy tam ograniczyć ruch tranzytowy. Ale chcę mówić o możliwościach. Przepraszam bardzo, bo tu najczęściej ja jestem wywoływany, jeżeli państwo nie macie nic przeciwko, to jeszcze krótko. W konkursie brał udział jeden z dyrektorów instytucji kultury, myślę o bardzo dużym doświadczeniu. Wobec tego to na pewno nie jest prawda, że nie było kogoś takiego. Otóż nie. Ten osobnik, ta osoba akurat nie była wtedy w konkursie. Nie brała udziału. Mówi pan o innym jeszcze dyrektorze.
bo było dwóch dyrektorów powołanych i jeden uczestniczył w konkursie, drugi nie mógł uczestniczyć. Naprawdę. No. Dyrektor jest funkcjonariuszem miejskim. Był. Nie, nie był miejskim. No. Powiatowy. No, szanowni Państwo, przepraszam. Jedno tylko pytanie. Nasi bracia Czesi cały transport puszczają cargo, a u nas stale tiry rozjeżdżają wszystko, wszystkie ulice, gdzie by nie popatrzył. Jak tutaj Pan mówił, że Górny Rynek, ulica Fryszczacka, gdzie by nie popatrzył, jadą tiry, tiry, tiry. Czesi wybudowali sobie, rozbudowali trakcje kolejowe, pierwsze budowali trakcje, teraz patrzyłam, nawet w czeskim Cieszynie. Piękne mają ulice, ale tam nie jeżdżą, oni nie wpuszczają tirów, a my wpuszczamy, robimy Katowicko i ja mówię, i zaraz pojadą tiry. Będzie lato, będą kolejne i znów będzie droga rozjeżdżona. Tiry na tory. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i proszę mi wierzyć, że ten argument jest przekazywany, bo firma PKP Cargo zainteresowana jest poruszaniem się po tym odcinku. I on, ten argument jest przekazywany. Może trzeba pomyśleć o obwodnicy dla Cieszyna, dla tiru specjalnej. No. Czemu tiry niszczą zabytkową substancję miasta? Ja myślę, że obwodnicą można traktować drogę S52. To jest droga, która jest poza centrum Cieszyna i można by ten ruch skierować. Myślę, że to są rozwiązania, które da się wdrożyć. Ja sama niestety, mieszkając przy Polifarbie, pracując również tam, ale ten ogrom tirów, Państwo sobie nawet nie zdają sprawy z tego, co tam się działo. Co się dzieje nadal. To jest w tej chwili firma zdecydowała, że wszystkie magazyny są na Śląsku, więc codziennie do Cieszyna wjeżdża 80 tirów i z Cieszyna wyjeżdża 80 tirów. I to wszystko wyjeżdża ulicą Frysztacką. I korzystają w tej chwili ci dostawcy, korzystają z tego skrótu przez Brzezówkę, rozjeżdżając totalnie ulicę Cieszyńską i później ulicę Frysztacką, a mogliby dojeżdżać jednak mimo wszystko do Skoczowa i ze Skoczowa jechać S52 i dojechać tylko tym krótkim odcinkiem od... Ja myślę, że to są rozwiązania, które no, jeśli się nie da tutaj na tym poziomie, nie wiem, wojewódzkim rozwiązać, to należałoby jednak zrobić z tego duży szum, no bo to są nasze płuca i to są nasze drogi, za które my płacimy i które są w tej chwili rozjeżdżane. Ja oczywiście chciałabym, żeby były takie rozwiązania, że cała kolej będzie dowozić surowce na przykład do takich zakładów jak Lakma czy Polifarba. Niestety już w tej chwili nawet bocznica kolejowa została zlikwidowana w naszej firmie. Więc nie idziemy w tym kierunku, tylko idziemy w odwrotnym kierunku. Oczywiście Cieszyn jak najbardziej, samo centrum Cieszyna. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, nawet będąc na sesji rady, pan burmistrz może potwierdzić, że przez okno widzieliśmy ruch na rynku. No, ja sobie nie wyobrażam jako osobie, która mieszka tu w Cieszynie, żebym korzystała z rynku jako objazdówki, skrótu nie wiem czego i jeszcze głęboko. Są takie miejsca, którymi można jeździć, ale są takie miejsca, którymi nie należy jeździć. Natomiast no, tutaj konsekwencje powinny jednak być wyciągnięte przez Straż Miejską i te osoby powinny zostać zatrzymane. Nie mogą korzystać z rynku. W planach rewitalizacji rynku jest wyłączenie ruchu z rynku i z ulicy Głębokiej. Dziękuję. Co do drugiej kwestii tych konkursów, to rzecz dla mnie oczywista. Transparentność żadnej ideologii w samorządach, żadnego ustawiania, zwłaszcza instytucji kultury, pod określone opcje i tak dalej. Więc to ja tego powiem po prostu nie za bardzo rozumiem, że można tutaj, nie wiem jak było, ale z tego co Pan mówi, z szacunku powinna być transparentność. I to w ogóle nie podlega kwestii.
jest taki znany socjolog, nieżyjący już, różnie go kojarzą, Jan Szczepański z naszej ziemi, który kiedyś tak napisał, a to były lata 60., czy interesów narodu trzeba pilnować tylko wbrew każdej grupie partyjnej. No i tego, że myślę, żeśmy się powinni trzymać. Co do, a tu chodzi o społeczeństwo, zmieńmy naród na społeczeństwo. Kwestia tych tirów. Proszę Państwa, rzecz złożona. Katowicka różni, że tak powiem, gestorzy, prawda? Próbowało się to ruszyć parę razy, bo w zimą stanie tir jest amen. Nie wyobrażam sobie ruchu tirów na rynku. Do pewnych zakładów, które są tak, a nie inaczej usytuowane w Cieszynie, zaopatrzenie musi dotrzeć. To powinno być jasne, to powinny być jasno określone pojazdy i egzekwowanie tego. To jest też poza dyskusją, a jednocześnie próba rzeczywiście zrobienia czegoś z Katowicką, bo tiry sobie skracają zupełnie drogę. I proszę Państwa, odnośnie tych diesli. Jeżeli teraz Holandia zastosowała tak drastyczne przepisy, to się możemy założyć, że te diesle wylądują u nas. I tak to będzie. No i czasem, wiecie Państwo, no, trudno robić nawet proces intencji. Władze chcą. Natomiast w tym momencie jest to również decyzja przede wszystkim tamtych wyższych szczebli. I proszę wierzyć, ja pamiętam władze samorządowe Ustronia, różne. Każdy się starał. Powiat to wspierał. I było, jak było.